Adamom. Spytaj milicjanta, dezerter przygrywał nam przed chwilą. No właśnie, Witku, ja ciebie nie przedstawiłem też tak do końca, bo oprócz tego, że jesteś wydawcą Zinzin Press, to o komiksach pisałeś długie lata, prowadząc magazyn Akuku. Komiks rysowałeś, jesteś też scenarzystą tego komiksu, chociażby Oto jest głowa Franczaka, o którym zaraz porozmawiamy, teoretykiem. Liczne nagrody za wkład w rozwój kultury komiksowej w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, Maska Tytusa nosi tytuł ta nagroda. Tak, doktorat humoris causa. Tytus, tak. Także tutaj chciałbym zaznaczyć to słuchaczom, że Witek tutaj jest naprawdę bardzo długo działa na rynku komiksowym w Polsce. No, miał niesamowity wkład, przez co został wynagrodzony nie tylko tym humoris causa, ale też wieloma innymi. Zasiadasz często w jury różnych konkursów na najlepszy komiks. No więc chciałbym, żebyś się wypowiedział oczami eksperta, jak wygląda rynek komiksowy komiksu historycznego, ponieważ nie ukrywajmy, ten rynek komiksowy dzieli się. Są miłośnicy mangi, są miłośnicy komiksów amerykańskich, są miłośnicy komiksów alternatywnych, ale czy można powiedzieć, czy są miłośnicy komiksów historycznych? No zdecydowanie są, to widać po, i po nakładach, i po sprzedaży tych komiksów, po ilości tytułów i po ilości tego, jak chętnie wydawcy zaczęli po te komiksy sięgać, zarówno wydawnictwa, które publikują próby własne, ale też komiksy licencyjne, czyli na przykład takie komiksy wojenne, te takie niby wojenne Garta Ennisa, to co się Mucha robi, no ale też wydawnictwo Timof, różne takie sprawy wojenne też, a nie tylko oczywiście te współczesne, ale też na przykład Igor Baranko zrobił o takim kozaku, tak, komiks. Też sięgają pod to inni wydawcy i tego, oczywiście instytucje też, duże instytucje, dla których my pracujemy i my część komiksu też dla wykonujemy, bo zajmujemy się generalnie od lat też komiksami na zamówienie, jak to się mówi, tak, czyli robimy komiksy zamówione, tak, faktycznie dla instytucji, to dużych instytucji poważnych, w tej chwili też mamy kilka takich projektów rozpoczętych, a tematy są rzeczywiście różne, bo oczywiście dotyczą generalnie głównie tej historii najnowszej, czyli wojny drugiej, czasów powojennych, czasów PRL-owskich, ale także tej historii dawniejszej, co też to też możemy takie komiksy spotkać. No, tak akurat się złożyło, że ja za niecały miesiąc jadę do Glasgow na festiwal komiksowy, który tam jest organizowany w Szkole Polskiej i poproszono mnie, żebym taki tekst napisał właśnie o komiksach historycznych. Przy okazji tego tekstu właśnie sobie przypomniałem, jakby odświeżyłem też, jak to się potoczyło w Polsce, bo oczywiście w PRL-u były takie komiksy niby historyczne, oczywiście o pewnych cechach takiej propagandy, no to tam było i słynna seria Podziemny Front, która opowiadała o tej partyzance Gwardii Ludowej, czyli potem Armii Ludowej, czy takiej właściwie śladowej partyzance przy Armii Krajowej tak naprawdę w Polsce, no ale ten mit, że tak powiem, kultywowany przez PZPR, przez partyjne, jakby ten cały beton, przez Moczara i przez innych, no to oczywiście oni się uznawali za wyzwolicieli Polski, największe sobie przypisywali zasługi, zresztą niesłusznie, bo to była banda generalnie taki no, element przestępczy, tak, partyzancka sowiecka, to byli głównie przestępcy, zbiry, po prostu rabowali, gwałcili, mordowali, taka to była partyzantka, no, nie inna, jak była ta geelowska. Oni się między sobą nawet wytłukli, tam ci przywódcy, oczywiście też jakieś współpracowali z gestapo i no, bardzo niemiłe takie, jak to komuniści w zwyczaju mieli działania. Dochodzimy do tego i myślę, że też takie komiksy powstaną. Na razie powstają oczywiście o tych ludziach jakby z drugiej strony, czyli o tych, którzy, że tak powiem, o tą niepodległość się bili. Ale myślę, że, przy tej okazji też o tej drugiej stronie troszeczkę jest powiedziane.
I po tym PRL-u rzeczywiście była taka przerwa. W latach 90. to taki, że tak powiem, okres posuchy w polskim komiksie. Się pojawiały różne dziwne komiksy, które też historii dotykały. I dopiero po roku 2000 zaczęła się taka poważniejszy rozwój komiksów historycznych. To były takie sygnały pierwsze właśnie. W 2003 się ukazała antologia Wrzesień, wojna narysowana. To była taka antologia, Egmont ją wydał. Kilkanaście nowel dotyczących walk we wrześniu 1939 roku przez różnych polskich autorów. Bardzo zarówno takie stricte historyczne jakby komiksy, jak i pewne wariacje na temat tej wojny i tych zdarzeń. Potem 2004 rok, no to jest oczywiście Westerplatte, który jest takim kamieniem milowym w komiksie historycznym, czyli ten komiks taki rekonstrukcyjny. Ale też właśnie, co ciekawe, że po raz pierwszy tak wyraźnie w takim medium pokazano właśnie rolę generała Dąbrowskiego w opozycji do generała, do majora Sucharskiego, który się załamał podczas obrony i który to fakt był przez wiele lat ukrywany przez zarówno jakby tutaj tych badaczy historii, jak i przez świadków, bo no tam i tych współtowarzyszy nawet walki Sucharskiego na Westerplatte, i to dopiero bardzo powoli dochodziło do świadomości. Ten komiks miał też problemy, bo nie mogło być gdzieś tam premiery w jakimś muzeum w Gdańsku, ponieważ właśnie ten wątek wypłynął i muzeum się nie zgodziło w ogóle, żeby tak komiks promować, według nich jakiś tak nieprawomyślny, no jakby to był, no ale okazało się, że zarówno w tym filmie jakby pierwszym właśnie o Westerplatte z lat 60., jakby w tym nowszym filmie, no to jest generalnie ten spór, oczywiście, bo to można nazwać, właśnie to był spór, nie konflikt, jakby istnieje, bo ci ludzie też jakby, Mariusz Wójtowicz, jest ten scenarzysta Westerplatte, jakby pisze, skąd to wynikało. Dąbrowski był oficerem liniowym, Sucharski był oficerem takim, no, takim administracyjnym w zasadzie, nie, to jakby to też tak, ta różnica w praktyce dowodzenia, no, po to tam był. Był też jakby gdzieś tam oficerem wywiadu tak naprawdę, no bo jakby Westerplatte położone w wolnym mieście Gdańsku spełniało oczywiście również funkcje wywiadowcze, no bo jakby to była placówka że tak powiem, na terenie tak naprawdę no, wolnego miasta, no na terenie później już jawnie sympatyzującym z Trzecią Rzeszą. I to był taki punkt milowy, ten komiks. Tak. I jeszcze oczywiście nasz Achtung Zeli, który również w 2004 roku się ukazał. On oczywiście był komiksem takim, który się odnosił do historii, ale nie jest komiksem historycznym, chociaż dużo o historii tam jest. Ale tam jakby jest o postrzeganiu historii przez pokolenie właśnie tych ludzi urodzonych w latach 60. i 70., którzy mieli do czynienia właśnie z filmami typu Kapitan Kloss, z komiksami typu Podziemny Front, no i Cztery Pancerni i tak dalej, czyli z takim wykrzywieniem historii, chociaż oczywiście robionym w bardzo atrakcyjnej formie, bo z dobrymi aktorami i z dobrymi scenariuszami. Do dzisiaj te filmy się bronią, natomiast to czysta propaganda, to po prostu wymysł. I generalnie oczywiście pewne jednostkowe sytuacje mogły się zdarzyć, natomiast generalnie no, jakby opisywano tam armię ludową, Wojsko Polskie Ludowe i tworzono taki mit. Oczywiście w pewnym stopniu nieprawdziwy, bo oczywiście te operacje tam, te walki, no to tam pokazywano w miarę wiernie, natomiast jakby cały wydźwięk propagandowy, który za tym dosyć sprytnie zrobionymi, dobrze zrobionymi produkcjami, komiksami, no był ten wydźwięk właśnie taki propagandowy. Bogdan Bohdanowicz zadał pytanie, jaki procent rynku komiksowego stanowią komiksy historyczne? Czy można tak oszacunkowo oczywiście, bo ciężko ocenić, trzeba byłoby policzyć. Trudno powiedzieć. Mi wydaje się, że to jest około góra, może z 15%, może 20%. Jeśli jakby weźmiemy też tutaj, mówiliśmy o mandze, ale manga też sięga do
komiks japoński sięga też do historii, to powiemy za chwilę, komiks literacki, taki jak na przykład Alois Nebel, to właściwie to jest historia, czyli jeśli już bierzemy tak, no to może nawet do tych 20% dojdzie, natomiast stricte historyczne myślę, że jest tak około rzeczywiście tak 1/7, może faktycznie reszta to oczywiście jest produkcja głównie rozrywkowa, ale taka właśnie, czy to humor, czy akcja. To komiks akcji, tak sensacja, science fiction, fantasy oczywiście też cały czas. Póki co zapraszam na kolejną przerwę muzyczną, po której wrócimy już konkretnie, przejdziemy do komiksu Oto jest głowa Franczaka.